luksusowo, samochody drogie, najlepsza dzielnica jaka tylko może być. I co? Jak w Białymstoku, czyli drewniana chata, która ledwo stoi. Odwiedziłem Rygę, gdy praktycznie nikt tego nie robił. Był środek pandemii, a władze Łotwy stawiały czoła największej średniej zachorowalności w całej Unii Europejskiej. Opustoszałe ulice, zamknięte sklepy i instytucje kultury. Tak wyglądała rzeczywistość. Z mojego punktu widzenia paradoksalnie była to szansa, bo puste miasto stało się miejscem, w którym skupiłem się na architekturze i jej pięknie. A jak wiadomo, w wielu miastach w Europie obecnie zwiedzanie jest trudne przez ogrom turystów. A co jak co? Ryga ma się czym pochwalić. Jednak stolica niewielkiego kraju jest także ważna z naszego polskiego punktu widzenia. Dlaczego? O tym w najnowszym odcinku. A dzisiaj jestem wyjątkowo nie z Patrycją, a z Kamilem. Jest lockdown. Nikogo nie ma. Jest ktoś? Nikogo nie ma. Jest tylko policja wszędzie. Myśmy zatrzymali wczoraj. Ale dziwnie. Nie ma nikogo. Jesteśmy w samym centrum. Na sterówce. W mieście. W Unii Europejskiej, gdzie zwykle pewnie otacza się normalne życie, jest niedziela. Gdzie powinni się spotykać, wychodzić, iść w kawiarni na kawie. A jest cisza, spokój. Szybki rys historyczny. W praktyce miasto założone na początku XIII wieku, no i od samego początku czuć ten duch średniowieczny. Zasługa Niemców, którzy uporządkowali to miasto od samego początku. Tworzyli jego bogactwo, to, że miało taki, a nie inny charakter i to trwało przez właściwie dobre 700 lat. Do momentu mniej więcej I wojny światowej, a następnie II wojny światowej, która spowodowała, że Niemców praktycznie w tym mieście już nie ma. Mimo tego, że ich wpływy były ogromne. Teraz tylko czuć ducha historii. Na Starówce roi się od budynków, które mają swój średniowieczny rodowód. Od zarania dziejów Ryga jako miasto portowe stała handlem. Jak to zwykle bywa, bogaci kupcy prześcigali się w wybudowywaniu najpiękniejszej kamienicy. Na przestrzeni wieków przechodziła w ręce polskie, szwedzkie, rosyjskie, a na końcu łotewskie. Jednak połączenie z morzem powodowało, że niezależnie od tego, kto był u władzy, zawsze była miastem wielonarodowym. Jeden kot. Drugi kot. Tutaj ja, a dlaczego wam pokazuję koty, które mają wygięte ogony i tył tak trochę w przykucu, wiadomo co robią. Chodzi o to, że był taki Łotysz, nazywał się Plume i on chciał być dołączony do wielkiej gildii, gdzie było mnóstwo niemieckich przedsiębiorców. Ale Niemcy powiedzieli, nein, ten postanowił, że to ja wam pokażę i pokazał i tył kota. Prezydent tej gildii był poirytowany, powiedział, tak nie będzie, podał chłopa do sądu i mówi, że nie ma takiej opcji, musisz pan to odwrócić. I sąd powiedział, faktycznie, musi pan to odwrócić. No i dlaczego wam o tym mówię i o tych kotach? Bo z właśnie tego budynku i od tych kotów podobno bierze się polskie określenie odwrócić kota ogonem. Jak już jesteśmy w Rydze, to trzeba zobaczyć to, czyli Dom Bractwa Czarnogłowych. Nie można ominąć tego budynku. Dlaczego? To jeden z symboli, to oczywiste, ale jeżeli już ktoś pojawia się w tym miejscu, musi zobaczyć, bo zdobienia fantastyczne. Budynek zresztą dla ryżan jest jednym z najistotniejszych i ktoś, kto pojawia się w tym mieście, nie będąc tutaj, to tak jakby w ogóle nie był w krajach bałtyckich. Inflanty. On z naszego punktu widzenia też jest bardzo ważny, a bierze się to z tego, że tutaj w 1921 roku został podpisany traktat ryski, który kończył wojnę polsko-bolszewicką. Tyle tylko, że jak przejdziemy dalej, uważaj, żebyś się nie wywrócił, a ja też przy okazji,
Jak widzimy, ten budynek wygląda jakoś dziwnie nowocześnie, jakoś nowo, mimo swojego charakteru. Tutaj nie ma przypadku. On został wybudowany na początku XIV wieku, ale działania wojenne z II wojny światowej spowodowały, że został doszczętnie zniszczony. I chodźcie, podejdźcie. Cegła nowa. Ja bym porównał to trochę do naszego Zamku Królewskiego w Warszawie, bowiem ryżanie, wiedząc, że ten budynek jest jednym z najważniejszych, najpiękniejszych, ma fasady, które robią wrażenie już od samego początku, kiedy tylko rzuci się na nie okiem, postanowili, że musi być to odbudowane. Ale jaki był problem? Problem był po 1945 roku, kiedy Sowieci stwierdzili, że nie, Bractwo Czarnogłowych, nie będzie czegoś takiego. Tutaj widzicie zresztą świętego Maurycego, który był patronem wszystkich niemieckich kupców, którzy spotykali się tutaj. Kupcy byli kawalerami i taki był wymóg, żeby do domu Czarnogłowych należeć. Ci kawalerowie spotykali się tutaj, robili różne interesy. To było niemieckie miasto, funkcjonowali na pełnych zasadach, byli ludźmi, którzy zarabiali pieniądze dla Rygi, dla siebie, dla całej społeczności i ryżanie postanowili, że trzeba to odbudować. Dlaczego? No bo ta piękna stolica Łotwy nie może działać bez tego budynku. I jak postanowili, tak zrobili. A mówiłem o Zamku Królewskim w Warszawie dlatego, że ryżanie zrobili bardzo podobnie. Zbierali fundusze, zbierali pieniądze, gdzie tylko się dało. Ktoś, kto chciał wrzucić symboliczną, jakąkolwiek małą monetę, mógł to zrobić i dzięki temu udało się odrestaurować ten budynek niemalże identycznie tak, jak wyglądał w XIV, XV, XVI wieku, bo często był odbudowywany. I o! Dźwięk dzwonu, który kończy tę szybką, rewelacyjną wstawkę historyczną. Dziękuję. Wpływy niemieckie, szwedzkie i holenderskie widać na każdym kroku, oprócz tych pięknych kolorów. Ktoś, kto był w Amsterdamie, na pewno dostrzeże, że tego rodzaju uliczki są też w Amsterdamie. Takie miasta jak to na wschód zdarzają się niezwykle rzadko. Podobny może trochę jest Tallinn, Wilno ma jeszcze inny charakter, a Ryga przez to połączenie i będąc miastem portowym, tam zawsze były pieniądze. Ale co też wpłynęło na charakter Rygi, nie tylko na samej starówce, ale także w tych miejscach, które jeszcze nie tak całkiem dawno wcale w granicach administracyjnych miasta nie były. Lecz pozostańmy jeszcze chwilę w historycznym centrum. W 1997 roku trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Śmiem twierdzić, że osoby, które decydowały o tym fakcie, również zwiedzały miasto nad Dźwiną, gdy nie było w nim zbyt wielu osób, bo wtedy tym bardziej można docenić to, co zostało wbudowane na przestrzeni wieków. Cerkiew, tam dalej jest kościół, a jeszcze w tamtą stronę oczywiście świątynie protestanckie. No, a między tym wszystkim budynki secesyjne, no i coś, co mi się bardzo mocno podoba. Czyli tego rodzaju instalacja artystyczna z karmnikami, ale to nie jest tak, że mogą się chyba schować ptaki, tak jak na to patrzę. To tutaj, gdzie macie te małe otwory, tam są szybki. To wszystko jest podłączone do prądu i pewnie ładnie się świeci. Ale jest dziwnie. No. Najdziwniejsze jest to, że faktycznie naprawdę żywego ducha nie ma. No zombie normalnie. A tu też ładnie. Kurde, tam się to wszystko. Te budynki są świetne. Fasada.
Pastelowe kolory, piękno rzucające się w oczy za każdym spojrzeniem, kiedy tylko gdzieś się przypatrzymy. No, wystarczy na to spojrzeć. Ulica Alberta, secesja, czyli przełom XIX i XX wieku, styl w sztuce, który właśnie tego rodzaju zdobieniami i kolorami się charakteryzował. Coś, co urzeka od samego początku. No, spójrzcie na te twarze, na te kolory, to od razu człowiek może się uśmiechnąć. To najpiękniejsza dzielnica, w której można być w Rydze. I tu właśnie aż 800 budynków, które są na tej dzielnicy, one wszystkie są właśnie w tym stylu. Jest jeden człowiek, który bardzo mocno się zasłużył, żeby to wszystko powstało. Michał Eisenstein. To nazwisko może wam sporo mówić. To jest ojciec Siergieja, czyli człowieka, który był najbardziej znamienitym rosyjskim, radzieckim reżyserem. Ten człowiek był kimś, kto stworzył całą kinematografię sowiecką i był jednym z największych twórców kinematografii na świecie. A jego ojciec był białym Rosjaninem. Kimś, kto się totalnie z nim nie zgadzał i musiał uciekać. Ale pozostawił po sobie sporo. Na przykład te kamienice przy Alberta 8. Architektura secesyjna stanowi 80% zabudowy centrum. Dla Łotyszy ma wymiar wyjątkowy. Jest symbolem obudzenia się tożsamości narodowej. Na świeżo otwartej Politechnice Ryskiej kształcili się inżynierowie, którzy później odpowiadali za projekty budynków. Niemal 40% wszystkich kamienic w tym stylu zaprojektowali ludzie, dla których łotewski był pierwszym językiem. A że i najbardziej reprezentacyjna, to i wszystkie ambasady tutaj niedaleko są. I jakieś budynki takie fancy. To wszystko gdzieś tutaj ma swoją lokalizację. Gdzieś tutaj cieszy oko wszystkich. Sam bym chciał mieszkać w takim budynku. Musi robić wrażenie. Tym bardziej, że mieli dużo okna. A jak mieli dużo okna, to i dużo światła. Wspólnego ta dzielnica z Warszawą. Już pokazuję. Jest tak brzydko, że chyba zostanę tutaj, bo to jest idealny punkt do poinformowania, czym jest właściwie moskiewskie przedmieście. Jak sama nazwa wskazuje, moskiewskie, rosyjskie, i tu nie ma też żadnego przypadku. Mieszkało mnóstwo Rosjan, Żydów, innych narodowości, które chciały być w Rydze, ale nie zostały jednak dopuszczone. W mieście królowali Niemcy, Holendrzy, Szwedzi i oni nie zamierzali wpuszczać nikogo innego do tego, żeby w mieście mogło handlować i żyć. Oni chcieli mieć zyski z bogatej zatoki tylko dla siebie. A napór był spory. Żydzi, Rosjanie, narodowości, które gdzieś cały czas napierały na to, żeby żyć w granicach administracyjnych Rygi i móc zarabiać. Nikt nie budował się tak naprawdę tu na stałe. Każdy myślał, że to jest chwilowa. Nie, tylko taka sytuacja, w której będzie musiał mieszkać poza Rygą. No i tak to trwało i trwało i trwało, i że dzisiaj i Akademia Nauk jest, i te drewniane, ohydne domki. Nawet XIX-wieczny charakter tej dzielnicy nie zmienia faktu, że jest to naprawdę, mówiąc delikatnie, bardzo mało estetyki jakiejkolwiek. Jakiejkolwiek. Akademia Nauk Łotwy góruje nad całym przedmieściem. Jest typowym przykładem socrealizmu, jedynym i chyba całe szczęście takim budynkiem w krajach bałtyckich. I co ważne, w porównaniu do innych pałaców z czasów stalinowskich, nie jest usytuowany w ścisłym centrum. Jak to u komunistów bywa, pod budowę wyburzyli wiele bezcennych budynków. Otoczenie zwyczajnie odpycha, lecz coś, co intryguje, jest tuż obok. Thank you.
Chcecie kupić czołg? Jakąś kiszonkę? Albo coś, czego w życiu nie widzieliście? To tutaj właśnie. Hangary, gdzie były trzymane niemieckie cepeliny, czyli starowce najprościej rzecz ujmując. I właśnie w latach 20. zmieniono ich przeznaczenie, zresztą one były w zupełnie innym mieście, ale zmieniono ich przeznaczenie i trafiły do Rygi, gdzie stały się halami targowymi. Ogromna przestrzeń. Właśnie o tym czołgu mówiłem, bo podobno można było kupić go parę lat temu i to było sporym zaskoczeniem, odbiło się echem w mediach. Tymczasem, jaki język słychać? Przede wszystkim wiadomo, że język naszych przyjaciół ze wschodu. Celowo nie użyłem słowa na R, bowiem różnie tutaj reagują, jeżeli mówi się o tym, wtedy ludzie też zwracają uwagę na siebie. Ale się zatrzymam tutaj. Kiszonki. Ze wszystkim. Oliwki kiszone, fasolka kiszone, jabłka kiszone. Ogólnie, przede wszystkim, hangar oprócz tego, to są cztery różne budynki, oprócz tego, że słynie ze swojego ogromu, to jeszcze słynie z tego, że można kupić kiszonki. Tak jak my wiemy o ogórkach kiszonych, o kiszonej kapuście, nie, tutaj wszystko, co jest kiszone, co można zakisić, ukisić, przerobić w ten sposób, jest. Powiewa flaga Polski. Tutaj flaga Rygi, a tutaj łotewska flaga. Co to jest? Czy to ambasada? Ależ skąd? To szkoła polska imienia Ity Kozakiewicz, która była patriotką i łotewską, i polską. I wierzyła w to, że na Łotwie mniejszości mogą śmiało, spokojnie razem żyć, bo tak się działo przez setki lat. Ta szkoła funkcjonuje od lat 90., kiedy upadł komunizm też na Łotwie i od tamtej pory uczy się języka polskiego. Ta społeczność polska liczy 45 tysięcy osób, choć to i tak trzeba mówić raczej o osobach pochodzenia polskiego. Było to spore zaskoczenie, kiedy zauważyłem, że nie tylko na Litwie, ale również na Łotwie było można się uczyć języka polskiego i w polskiej szkole. Do tej pory Polaków, z tego co też zauważyliśmy, w tym kraju nadbałtyckim bardzo się lubi. Ja się nie dziwię, bo mili ludzie jesteśmy czasami. Oprócz tej szkoły w Rydze na Łotwie są też inne polskie placówki, na przykład w Dyneburgu. W czasach głębokiej komuny i w czasie II wojny światowej życie społeczności polskiej było systematycznie gnębione. Jednak w okresie międzywojennym polskie instytucje oświatowe i kulturalne działały dość swobodnie, wyłączając krótki okres wzajemnych napięć. A jeszcze wcześniej wielu Polaków wybierało się do Rygi na studia. Na Politechnice Ryskiej kształcili się m.in. późniejszy prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki czy generał Władysław Anders. Na sam koniec proszę Was o like, subskrypcję i komentarz. W ten sposób wspieracie ten niewielki kanał. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia.